Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu 34. kolejki, gdzie PGFK Stal Mielec zmierzyło się z drużyną Chojniczanki Chojnice. Z nami jest trener drużyny gospodarzy, pan Dariusz Marzec. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do tego dzisiejszego spotkania. Powiedzieliśmy sobie przed meczem dzisiaj, że chcemy to zakończyć efektownie. Przede wszystkim dla naszych kibiców, którzy tak mocno nas wspierali przedtem w mediach, dzisiaj na stadionie. I jeszcze powiedziałem do chłopaków, że jeżeli wygramy ten mecz, będziemy liderem, co będzie lepiej smakowało. Potwierdziło się to, jesteśmy liderem, wchodzimy z pierwszego miejsca. Tutaj chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, od pana europosła Tomasza Poręby, poprzez cały nasz zarząd, Bartka Jaskota, Bodzia Wyparło, to już jest sztab łączony z zarządem, całemu mojemu sztabowi, czyli od Dina, Janusza Świerata, Dawida Musiała, Damiana Skiby oraz naszych fizjoterapeutów, czyli tutaj mowa jest o Bąku i o Łukaszu Cierpichu, Damianie Bąku. Wszystkim tym osobom dziękuję, a przede wszystkim zespołowi za to, że do końca grał z zaangażowaniem, co pokazał również dzisiejszy mecz. Dziękuję chłopakom, dziękuję wam wszystkim i cieszmy się teraz z tej ekstraklasy. Bardzo dziękuję. Panie trenerze, Rafał Czerkawski, Polska Agencja Prasowa pyta, czy jest już opracowany plan przygotowań do gier w ekstraklasie? Jeśli tak, to jak on wygląda? Nie jest już przygotowany, ale jeszcze go nie będę w tej chwili podawał. Zaczynamy w każdym razie tydzień wolnego. Od poniedziałku zaczynamy, we środę mamy pierwszy mecz kontrolny, w sobotę kolejne dwa. No i później będzie obóz i po tym obozie już jest mecz pucharowy. Bardzo dziękujemy, to już wszystkie pytania. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej części konferencji prasowej. Z nami jest trener drużyny gości, pan Zbigniew Smułka. Panie trenerze, bardzo proszę o krótki komentarz do tego dzisiejszego spotkania. Na pewno widać było, że piłkarze przynajmniej w pierwszej połowie realizowali założenia. Byliśmy zorganizowani, zdobyliśmy fajną bramkę po rzucie z autu. Natomiast no, najważniejsze, żeby byli zdrowi, żeby teraz to wyrzucić z głowy. Prosił o zmianę Oskar Paprzycki w przerwie, to troszeczkę nam taktycznie zburzyło cały układ. Później każdą bramką stał się napędzała. Widać, że jest to zespół, który potencjalnie ofensywnym dysponuje znakomitym i mają wielu zawodników na pozycji 10, 9, 7, 11 oraz środkowych pomocników, którzy naprawdę grają bardzo dobrze w piłkę i kilka błędów naszych, troszeczkę szczęście, wysoko przegrywamy i to jest jakby zwieńczenie całego sezonu Chojniczanki i musimy to wszystko zamknąć i otworzyć nowe drzwi, zbudować zespół i przygotowywać się do gry w drugiej lidze. Taka jest piłka, takie są realia. Ja gratuluję przede wszystkim Stali Mielec tego, że jest w ekstraklasie i zasłużenie to zrobili. I garstka ludzi, którzy od lat o to walczą, doprowadzili do tego, że są na szczycie i mam nadzieję, że na tym szczycie zostaną. Mam tutaj przyjaciół, także wierzę, że jak najdłużej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.